Elo, elo! Pewnie zastanawiacie się, co to odcinek, co to za odcinek, co tu się dzieje. Otóż zobaczcie, co dostałem od waszej ulubionej gry przeglądarkowej, czyli Shakes and Fidget! No tak, generalnie twórcy Shakes and Fidget wysłali mi taką oto ładną książkę. Lud Anniversary Edition. Będę też miał dla was jeden taki fajny unboxing w ramach tej książki. No i dzisiaj sobie ogólnie zagramy w Shakesy, ale zanim zagramy w Shakesy, to zrobimy sobie szybciutki unboxing i zobaczymy, co twórcy mi wysłali. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to przede wszystkim elegancka okładka. Jak widzicie, ze szczerego złota. Widzimy tutaj też, że nawet dodali prawdziwe rubiny. Co nie, więc ta książka sama w sobie okładka jest warta, no tak, z paręnaście tysięcy, więc jeśli ktoś z was wygra tą książkę, to będzie miał niezły łup. Oczywiście zasady wygrania powiem na końcu tego unboxingu, a teraz otwieramy księgę. Otwiera się ją w ten sposób, że tu się ciągnie. Uwaga. O! Tak, i już widzimy fajną rzecz. Przede wszystkim, co się już rzuca na samym początku, to super ekskluzywna markowa koszulka. Poczekaj, w tą stronę to się zakłada. Ach, tą. Shakes and Fidget! Elegancko. No, zobacz, na jak jest marka z tyłu wytegowana, co nie? No, na jak jest marka. Tutaj widzimy Free Hacks, czyli będę tak chodzić. Hashtag królik. Hashtag króliczek. Jeden z groźnych przeciwników w Shakes and Fidget. Widzimy tutaj, tak wygląda koszuleczka. Free Hacks, hashtag króliczek. Czaszeczka, elegancko. On się pyta. On się pyta? No. Co się pyta? No bo znak zapytania. To jest takie... Czy ty chcesz się przytulić? A, faktycznie, Free Hacks. No, bo to jest taki groźny królik. Zobaczcie, że on ma nóż. To jest bardzo niebezpieczny królik, no. To jest królik zabijaka. Dobra, następna rzecz, jaką mamy, to jest oczywiście... Znaczy, nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. To jest ekskluzywna mapa z Shakes and Fidget. Magicznej krainy mroku. Tak, to jest kraina mroku. To nie jest chyba podkładka, co nie? To jest taki materiał fajny. Zobaczcie, to jest mapa. Tak jakby chyba z tej strony było ładniej. Taka mapa jest, to jest mapa z krainy mroku. Nie wygląda mi to na podkładkę, to jest tylko po prostu taka mapa ozdobna. Mogę sobie to gdzieś powiesić, jak będę chciał. Na przykład na Krzysiu. Ładna, co nie? Widzimy tu krainę mroku całą. Tak, jest tylko kraina mroku. Nie, są dwie krainy, przepraszam. Popełniłem was w błąd. To jest kraina mroku, a tu mamy krainę zwykłą. To nie, czyli mamy dwie krainy specjalnie, możemy sobie oglądać. Bo jak nie mamy włączonej gry, to możemy wziąć sobie tą kawałek mapy i obejrzeć, jak wygląda kraina mroku. I możesz sobie pograć offline. Offline i oprócz tego, uwaga, o kurde, co ja tu mam? Co to jest? Your code? O kurde, niewiarygodne, dostałem kod na 1000 grzybków. Ja nie mogę wam pokazać tego kodu, ale w każdym razie mogę wam pokazać z tej strony. Tak to wygląda ta karta, z tyłu mam kod na 1000 grzybków, więc ekskluzywnie. To dużo jest? 1000 grzybków? No można coś z tego zrobić, co nie? W sensie ja to tam przypierniczam więcej, no ale generalnie 1000 grzybków to jak dla takiego osoby, która nie używa, to jest dużo. No dobra, ale ty przepierdasz większość swojego hajsu, który zarobisz. Dokładnie, bo taki jestem. Dobra, kolejna rzecz, jaką mamy, to jest, uwaga, takie coś. I to są, czyżby to były legendarne obrazki? To są karteczki takie jak w przedszkolu. Tak, to są takie karteczki, zobacz na to. Taką mamy karteczkę elegancką. Bardzo to ładne. Jest z zombiaczkami. Ogólnie oni mają ładną otoczkę. Tak, grafikę mają super. No, tutaj mamy karczmę, do której bardzo zazwyczaj wpadam po misję. Chlałbym. Mamy też gościa, który sprzedaje nam zwierzątka. O, a tego ten nie kojarzę w ogóle. Mamy też pana Goluma, widać, co nie? I tutaj walczą, grają akurat o pierścień władzy. I widzimy wielką, jak wygląda poczta w Shakes and Fidget, bo pewnie nigdy nie widzieliście. Tak właśnie wygląda typowa poczta w Shakes and Fidget, więc widzicie, taki niezły rozpis jest. I ostatnią rzecz, którą dostałem, to jest... Pierścień władzy. Też tak myślałem, ale nie! To nie jest pierścień władzy. Ekskluzywna moneta. Moneta śmierci. To tak, legenda była... No, elegancka. Prawdziwa. Złoto. No, z takiego jest ciężka. No. Legenda głosi, że jak kiedykolwiek wpadnę do krainy Shakes and Fidget, to za pomocą tej monety będę mógł się dostać przez tak zwaną rzekę umarłych. To jest Glade. Co? Glade. Glade, to jest taki Glade. Co nie? Tylko dzięki temu będę mógł się przedostać przez rzekę nieumarłych do krainy Shakes and Fidget. Bardzo ważne i miło ze strony twórców, że dali mi taką przepustkę. Otworzyć portal!
Dobra, Gałgany, a teraz jak można między innymi dostać ten ekskluzywny pakiet Shakes and Fidget? Jak można wylosować to? Wystarczy, Gałgany, że napiszecie jakiś mega fajny, kreatywny komentarz, dlaczego to właśnie wy macie dostać ten ekskluzywny prezent, a ja w następnym odcinku, na początku lub na końcu, wylosuję zwycięzcę i on poda mi potem na maila swój adres i dostanie właśnie taki oto pakiet Shakes and Fidget. To właśnie był unboxing, a teraz przenosimy się do gry! Dobra, wiecie co? Zapomniałem jeszcze o czymś jednak powiedzieć. Jest jeszcze plakat. Jeden plakat z podziemiami, z panem strażnikiem. Mamy plakacik. Taka klasyczna graficzka. Taka klasyczna graficzka. Ale i drugi dobra. Plakat z jakby taką całą ekipą, ze wszystkimi klasami postaciami. Klasami postaciami. Mamy taką ładne dwa graficzki, ten zapomniałem. I oprócz tego mamy ekskluzywną szufladę. Na, jak w ramach, jako czepek na głowę. Ale w tej książce możesz na przykład trzymać słodycza. Mogę trzymać w niej wszystko. Dobra, to teraz już naprawdę, przenosimy się do gry. No i wracamy do Shakes and Fidget gry. To tak, od ostatniego odcinku naprawdę bardzo dużo się pozmieniało. Przede wszystkim zmieniła się gildia. Co się stało z moją poprzednią gildią, czyli gildia Bladeusza, która istniała? Otóż wybuchł w mojej gildii mały bunt. Nie wiem, czy słusznie, czy też niesłusznie. Gildia Bladeusza, już nie wiem jak to było. Gildia Bladiego może to była, już nie pamiętam, nie wiem czy teraz znajdę. Tak czy siak, Gildia Bladiego chyba już nie istnieje ostatecznie. A, bo tutaj. Bo nie szukam w gildiach, zobaczmy. Gildia Bladeusza. Tak, istnieje gildia. Troszeczkę się chyba rozpadła, chociaż z tego co widzę, Adolf dzielnie ją troszeczkę odbudował. No i jako tako się trzyma. Tak czy siak, o co się takiego wydarzyło? I bardzo tutaj oczywiście gratulacje dla Adolfa, że podjął się tego zadania odbudowy gildii. Tak czy siak, co się wydarzyło z gildią? Generalnie była taka jakaś mała sprzeczka. Abby zaprosił mojego dawnego kumpla, co był w poprzedniej gildii, Claude'a. I po prostu głównie chodziło o to, że on miał zbyt niski level względem tego, jak bardzo gildia chciała się rozwijać. I gdzieś tutaj taki konflikt wybuchł i po prostu nagle se wyszło kilka osób, a za tymi kilkoma osobami poszło cała reszta, czyli 30 czy tam osób, czy tam 40. Praktycznie cała gildia sobie wyszła. Ja jako, że tak chciałem mnie generalnie w tym sezonie tak w miarę do przodu iść, no to postanowiłem, że dołączę do Gimpera, który o dziwo już nawet w tej gildii, którego w tej gildii nie ma. Nie mam pojęcia co się stało z Gimperem, jest tylko z tego co widzę na ruciak. Napisałem do neutrala i zostałem przyjęty. Aczkolwiek Gimpera w tej gildii nie ma, choć Gimper w tej gildii między innymi był. Zobaczmy co robi Gimperowski. Co on takiego robi? Gimperowski aktualnie nie jest w żadnej gildii. Czyżby przestał grać w Shakes and Fidget? Ciężko powiedzieć tak czy jak z gildii został wyrzucony, można tak powiedzieć, ponieważ nie było aktywności z jego strony. No i cóż, no i stało się to, co się stało, czyli Gimpera nie ma. Jednak do gildii dołączyłem i muszę przyznać, że gildia tutaj idzie całkiem elegancko. Co zresztą widać, 188, zobaczcie, 44 wyprawy. No po prostu tutaj naprawdę ciśniemy drugi akt, 1 na 10 ciśniemy nieźle. To jest gildia naprawdę tutaj na całkiem wysokim poziomie. Wszyscy mają level powyżej 200, jestem zadowolony. Gdzieś tam żałuję tego, że ta gildia poprzednia się Bladeusza rozpadła. Trudno, dostałem tu taką możliwość jak dołączenie się do gildii Exiles Course, więc to wykorzystałem. I to jest najbardziej główna zmiana. Głównie dlatego, że po prostu w tamtej gildii, tak jak mówię, praktycznie wszyscy powychodzili. Został tylko Adolf, który dzielnie postanowił odbudować gildię i gratuluję mu, że mu się to udało. Teraz jest wielkim przywódcą, wielki Adolf tam rządzi tą gildią. Gratulacje Adolf, jesteś po prostu królem, odbudowałeś gildię. Tak więc, aczkolwiek my jesteśmy w tej gildii, dzisiaj jest event złota, kiedy tam nagrywam ten odcinek. Jednak tym ja nie będę się tam zajmować robieniem zadań, tylko pokażę pokrótce jak wygląda mój rozwój, tak wyglądają moje itemki, jak widzicie całkiem na ładnym poziomie. Gabinet magii jeszcze nie został, ani razu nie został aktywowany. Może tak, kibelek jeszcze pokażę, piąta aura. Oprócz tego pokażę oczywiście pupilki, jak mi idzie pomalutku. Tutaj rozwijamy pupilki. Staramy się rozwijać pupilki najlepiej, jak tylko potrafimy. Dzynksa chyba zaraz będzie. Ona nie, on do ptasia lecimy dzynksą. Rozwijamy pupilki. Tym razem będę próbować trochę innych taktyk. Tutaj jest siorba od razu na lila rysia. Ze światła na dzynksy na ptasia. No bo tu się chyba to na 4 chyba trzeba zrobić. Pokonikona to wiadomo, wiki jadło. Kczompa na smokiego. I smokiego myślę, że spokojnie już zrobimy rozpira. Nie będziemy robić na 4 razy.
A tutaj Kroksa też widziałem taką taktykę, że z rybołaporyba na hydrowira podobno, co nie? No, więc będziemy nad tym myśleć sobie elegancko. Tak wygląda moje lochy póki co. Dzisiaj może troszkę lochów porobimy, gdyż mam dużo grzybków, więc możemy sobie się w to zabawić. Tak wygląda moja twierdza. Jak widzicie, dalej nie rozwijamy tutaj twierdzy ani fortyfikacji, gdyż lecimy tą taktyką bez tego i moim zdaniem sprawdza się świetnie, mam cały czas odporność. Atakujemy po prostu równych ludzi, którzy też mają zerową obronę. No i moim zdaniem o wiele lepiej na tym i zyskuję, gdyż mam więcej surowców, więcej czasu na inwestowanie innych rzeczy niż właśnie tytułowe tutaj rzeczy obronne. No i twierdza 12 poziom, kwatera robotnik 12 poziom, niedługo sala rycerska, jak uzbieram punkty, będzie też na 12 poziomie. Generalnie elegancja. Natomiast też odblokowałem sobie już podziemia, serce ciemności na 6, ekstraktor już na 6 i będziemy lecieć, oczywiście skupiać się głównie na tych dwóch, gdzieś tam przy okazji jeszcze ten radiatora troszkę postaram się podboostować, żeby jednak mieć te dodatkowe, tutaj te dodatkowe premie do krytycznego ciosu. I będziemy to głównie lecieć. I tak naprawdę to jest najważniejsze, to już te reszta, czyli siedlisko troli, siedlisko goblinów, władca. Tak naprawdę to nie jest aż takie istotne, gdyż głównie można na tym dużo uzbierać, plus czasami jest ten event lasu, gdzie można naprawdę bardzo dużo kryształków zdobyć. I to tak naprawdę jakby inwestycja w tych gałganów kosztuje na tyle dużo, że nie wiem, czy w ogóle warto w nich inwestować i nie wiem, czy to jest zyskownie więcej się potem zyskuje inwestując w tych gałganów. Nie wiem, czy nie lepiej pójść to i dopiero potem sobie inwestować w całą resztę. Niemniej jednak gdzieś tam sobie pomału coś tam w nich też dajemy. Jakoś tak ta twierdza mroczna podziemi pomału idzie. Gildię wam już pokazałem, doktor Abu, tu nie będzie co pokazywać. Dobra, gałganki, powalczymy sobie teraz. Na początku ulepszę sobie moich gałganów troszeczkę, ponieważ mam taką możliwość. Ulepszyjmy moich gałganów, no właśnie, wysoki poziom. Musi być jakaś norma, o proszę. Ulepszymy sobie, też dowiedziałem się, nie wiem, protip, że podobno nie warto ulepszać rzeczy, które były w kibelku, ponieważ kiedy zdejmujesz, rozmontowujesz te przedmioty, nie zwracają ci surowce. Taki dostałem protip, na szczęście tutaj mam to tylko z kibelka, więc tego nie ulepszam. Całą resztę jak najbardziej mogę ulepszać sobie elegancko. Teraz już na 4 poziom sobie wszystko ulepszamy. Nawet widzę, że 2 rzeczy sobie ulepszymy elegancko. No i oczywiście trochę damy sobie bezpośrednio w siłę, bo mamy troszkę hajsu. A skoro mamy hajsu, to trzeba go wykorzystać, wiecie jak jest. Zwłaszcza, że teraz jest event hajsu, więc tego hajsu jest dużo więcej. Tak, lecimy to. Głównie w te rzeczy, w szczęście myślę, że nie warto już inwestować. Może troszeczkę, ale szczęście raczej nie warto, dlatego że już szczęście po prostu, jak będziemy mieli lepsze itemki, to te szczęście do 50% się raczej na spokojnie dobije. No dobra, to dajmy jeszcze tam trochę tego szczęścia, ale wydaje mi się 1000, żeby mieć tej podstawy. Podstawa niech będzie 1000 i myślę, że to już starczy. O, jest podstawa 1000 i myślę, że to już styknie tutaj głównie w siłę. Troszeczkę w też wytrzymałość. Takie rzeczy się przydają i idziemy. No tu trochę kryształów jeszcze wykorzystam, bo widzę, że mam trochę kryształów, bo pozdobywałem. Nie powsadzałem tych kryształów, dobra, trochę jeszcze w tego. Dobra, mamy tak, takie fajne mamy kryształy z tego co widzimy, takie 374, naprawdę dobre. No to dajmy z tego kryształa tutaj. Dobra, i mamy takie naprawdę porządne te kryształy. 327, 316, duże, co nie? Trochę żal mi zastępywać te kryształy, trochę żal mi te kryształy zastąpywać. Dobra, ale tu mamy fajnie, możemy zastąpić tym. Okej. I ten 316, no fajnie wygląda, ale dobra, może coś z tego zastąpimy, 316. Dobra, na przykład to sobie zastąpimy. Dobra. I tak, mamy też dla łucznika fajny kryształ, 389, to dajmy sobie, może być tutaj. I mamy też fajny kryształ dla maga, to sobie dajmy, no może być, no jak tutaj, poczekaj, niech pomyślę. Dobra, coś co ma najmniej, chyba 202, tutaj jest, dobra, i mam jeszcze jeden, 375, wow, potężny, może niech będzie ta lalka, dobra. To jest jak najbardziej do sprzedania. Dobra, troszeczkę się polepszyliśmy. Myślę, wydaje, że możemy się podjąć wyzwania, jakim jest walka. Spróbujmy od 13 piętra. Może akurat się uda pokonać. Może akurat uda się pokonać. Sprawdźmy, zróbmy kilka walk. Jesteśmy potężni. Gdzieś tam ciosy zostały zwiększone.
o 25%, ale widzimy, że jak najbardziej ten gościu stanowi wyzwanie, komendant Koma jest wyzwaniem, jest dużym wyzwaniem, ale udało się, po kilku ruchach elegancko go pokonujemy, wow, nice. Elegancko go pokonujemy, fajne, naprawdę fajne to wygląda, więc tak dajemy, tutaj dajemy do naszego, kurde, no dobra, dajemy do naszego gołganka. No i to rozmontujemy sobie elegancko. To widzimy, że jest niestety, i teraz chyba nie zwrócą mi się, bo to jest z tego co widzimy. A spróbujmy, czy się mi się zwrócą surowce. Troszkę mi się zwróciły, ale chyba nie tyle, ile inwestowałem, jestem pewien. A, to nie ma miejsca na klejnot. Dobra. To nie, i to możemy sobie polepszyć, no o jeden tylko, więc czy to była dobra decyzja? Ciężko powiedzieć, ale dobra, jest trochę lepsze. Dobra, i lecimy dalej. Nie ma co się ograniczać. Że jak powiem, duże pole jest do popisu. Udało nam się pokonać 13 piętro, spróbujmy kolejnego pokonać. Bo to już z marszu może akurat się uda. Ale ten wydaje się, ło kurwa, ten wydaje się naprawdę być potężny. Chyba nic z tego nie będzie. Uświęcona szkoła magii, wydaje mi się, że za wcześnie na to jest. Sprawdźmy jeszcze raz. Tak, definitywnie na to jeszcze jest dużo za wcześnie. Esteros też mi się wydaje, że jeszcze za wcześnie jest na pokonanie Esterosu. Chociaż Esteros chyba do pokonania był. No dobra, jest, chyba jest do pokonania, tak mi się wydaje. Był taki moment, że nieźle został załatwiony. Ale mogło mi się wydawać. Nie, jednak dało radę, pokonaliśmy. Nice. Mamy elegancką zbroję. Piękną zbroję, którą sobie teraz zamontujemy od razu, żeby od razu to wykorzystać. Dajemy to do naszego gałganka, on ma tu fajny klejnotyk, odzyskaj. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy na tym więcej nie tracę trochę, bo te klejnoty są gorsze od mojego naszego wojownika. No ale niestety też czas oczekiwania teraz na klejnoty jest dużo wyższy niż normalnie. No i widzicie, takie klejnoty właśnie zazwyczaj wypadają, niefajne. Ale to sobie zamontujmy gdzieś, wykorzystując to, że wypadło, na przykład tutaj. Dobra, no to lecimy następnego, nie, tutaj miałem nie walczyć, bo to bez sensu. Dobra, spróbujmy Staros od razu następnego gałgana pokonać, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest sens. Może z marszu pokonamy też następnego, ale chyba niestety Holunder już jest nie do pokonania. Nordyccy bogowie to chyba za wcześnie, tak mi się wydaje, bo to jest wyższy poziom o wiele. Dokładnie. Co tu jeszcze mamy? Hemoridor. Dobra, sprawdźmy, czy pokonamy. Tutaj dużo ekspa z tego, co pamiętam, nie było. I chyba też jeszcze za wcześnie na Hemoridor, dobra. Wieża fajnie jest pokonać, bo to więcej zawsze golda się potem dostaje, bo to za każdy ukończony poziom, złoto otrzymywane jest zadań. To warto zrobić, widać, że świnki chyba, ale jednak pokonamy. No i pięknie, pokonaliśmy. Tutaj niestety mamy rzeczy już typowo ze kibelka. To jest zmiana faktu, że nawet to nie jest lepsze, to jest dużo gorsze. No dobra, lecimy ten kibelek, znaczy tą wieżę, proszę. Raz, dwa. Co to jest? Dla kogo? Dla maga. Ale też dużo gorszych rzeczy dostajemy, nic ciekawego. Lecimy dalej. Kogo teraz walczyć? Głupi Jaś, Jajaś. Walczymy z głupim Jajasiem. Uwaga, czy pokonamy? Pokonaliśmy. Piękne coś dla maga. Patrzymy, czy lepsze. W końcu coś lepszego. Wydawać by się mogło, że nigdy nie znajdziemy lepszej rzeczy, ale jednak jest trochę lepsza rzecz. Oczywiście odzyskujemy klejnot i lecimy dalej. Co nie? Lecimy dalej. Zawsze to mag trochę potężniejszy. No i pierwszy, pięknie, kolejna rzecz pokonane, kolejna rzecz dla maga, patrzymy, też dużo lepsze, fajno, bierzemy, rozmontowujemy ten przedmiot i wymieniamy, co nie? Wymieniamy elegancko, lecimy dalej. No, troszkę sobie poprzegadzamy. Proszę, od razu, z marszu. I co mamy teraz? Dla kogo? Dla wszystkich, dlatego, zręczności to tutaj, dużo lepsze z tego co widzimy, dużo lepsze, więc znowu to samo wymieniamy i myk, możemy walczyć dalej. Możemy walczyć dalej, ładnie idzie. Patrz jak leci, elegancko, dawno nie walczyłem w wieży, to pewnie dlatego, zwiadowca. Coś lepszego, nie tym razem, dużo gorsze, lecimy dalej. No, lecimy dalej i pięknie, coś lepszego, widzimy, że jest lepsze na pewno nie dla maga, ale czy dla wojownika? Dla wojownika, co ciekawe, jest troszeczkę lepsze, ale z kibelka, więc nie warto grać świeczki, bo z kibelka jest już gorsze, chyba że dlatego damy, bo mu to wszystko jedno. I czy warto? No, ciężko zdecydować, co nie? Dobra, na razie się wstrzymajmy z tym, niby warto, ale okej, wstrzymajmy się na razie. Dobra, lecimy, pierścień, fajny pierścień, patrzymy szybciutko, dla maga i to jest, widać, że jest dużo fajniejszy, więc wymieniamy, mimo że trzeba zrobić miejsce na klejnot, no to i tak wymieniamy.
Co to, jestem bogaty, stać mnie. Lecimy, co nie? I lecimy, kurde, jak lecimy teraz elegancko, co nie? Zwiadowca, kurde. Jak burzu lecimy, jak burzu. Zwiadowca, miejsce na klejnot, dużo lepsze. Wymieniamy Isry, co nie? Dużo lepsze, praktycznie co walka pokonany, gościu. Co, i tutaj zaczynają się już pierwsze komplikacje. Już jest jakiś problem. Ale też pokonujemy elegancko, co tym razem, dla maga. No i to tak całkiem, całkiem fajna rzecz, co nie? Tak całkiem, całkiem do plusu mu leci. To sobie zróbmy i myk. No, mag się teraz coraz potężniejszy dzieje. Coraz lepszy ten Gaugan. Ja pierdziele, ale lecimy do przodu. Co tu się najlepszego wyrabia? Do zręczności? Chyba tak. Trochę lepsze. Trochę lepsze. 20, trochę lepsze. Dobra, wstrzymajmy się z tym jeszcze. Minimalnie lepsze. Dobra. Na razie się z tym wstrzymajmy. A, jeszcze jedną rzecz wam w ogóle nie pokazałem. Mojej areny, tej polepszonej. Tak wygląda moja arena. Całkiem nieźle mi się wydaje, że idzie. Całkiem duże boosty już dostaję. W sensie te są jeszcze małe. Ale w nowych rzeczach mam odporność na ogień plus 8, więc całkiem spory boost, więc ogólnie to gdzieś tam będę musiał sobie ten ekwipunek pomału wymieniać. Kurde, dobrze mi strasznie idzie w tej wieży. Będę miał co rozmontowywać, że tak powiem. Profesja mag. Znowu, i to jest... Nie gadaj, że to jest lepsze. No bez jaj, przed chwilą to wymieniałem. Ej, łapiecie? Przed chwilą to wymieniałem, a zobaczcie, jak to jest dużo lepsze. Ło kurde, naprawdę. No, dużo lepsze. Ja pierdziela, przed chwilą to wymieniałem. Co nie, i znowu muszę wymieniać. Dobra, masz tu. Kurde, znaj moją łaskę. Dobra, kurde, jak lecimy, jak błyskawica. Długo tej wieży nie ruszałem. Teraz proszę, 1000 poziomów od razu do plus, co nie? I ją też pokonujemy. Elegancja. To jest znowu dla maga, znaczy dla tego, zwiadowcy właściwie. I znowu coś lepszego. Dobra, to na razie sobie nie wymieniam, wymienię sobie później może. Jeszcze spróbujmy pokonać kolejnego. I proszę, kolejną taką samą rzecz, może jeszcze dla zwiadowcy, nie. Tym razem dla kogo? Dla zwiadowcy, żeby było śmiesznie, zobaczcie na to. No, ale ta mapa jest jednak, no jest lepsza, jest jednak lepsza, co nie? Dobra. Kurde, no niech będzie im, może to jest ta, może to jest ta pasca, którą teraz trzeba zrobić. Dobra, i lecimy dalej, wieża, co nie? Coś czuję, że teraz wieży mocno pójdę. No. No i proszę, kolejna fajna rzecz. Znowu taka rzecz, tym razem chyba dla naszego dzielnego wojownika. Ale, no i patrz, lepsza jest. A niedawno chyba wymieniałem. Nie wymieniałem tego. Ale nie wymieniałem, ale skibelka. Więc wydaje mi się, że gra nie jest warta świeczki, bo nie będziemy tego ulepszać, więc lecimy dalej. Dobra, kolejny dżin. Dobra, pięknie, a tutaj ktoś mi... Leci, no leci, leci. Pomalutku, pomalutku lecimy. Leci, tym razem inteligencja nie, tylko zręczność, czyli znowu dlatego troszeczkę lepszy. Cały czas ja tutaj coś lepszego wytegowuję, co nie. 62, ja pierniczę, zaraz nie będzie sensu iść do tej strefy mroku, a chciałem do strefy mroku jeszcze pójść. Między innymi to chciałem pokonać troszeczkę. Dlatego, żeby kolejny klucz do kolejnych sobie wylosować, co nie? Czyli to chciałem pokonać, zaraz miejsce nie będę miał, a warto to gromadzić, bo to się jak fajnie się rozmontowuje, dużo się kryształów dostaje. Więc gdzieś tam w głębi duszy ja sobie myślę, że warto to jednak nie nagromadzić. Tu muszę chociaż 5 ruchów pokonać, może się uda teraz, to może teraz zmienimy na poziomy mroku. Ale są silne. Te są silne, więc nie wiem, czy to ruszymy. Chyba jednak zostaniemy przy tej wieży, tak mi się wydaje. Bo silny jest ten Tyranno Raptor. Zobaczcie na to. Raptor ryczący. Silna sprawa z nim. Dobra. Co nie? Tornado możemy ewentualnie ruszyć, ale chyba jednak wieżę wolę, bo tu więcej złota będziemy dostawać. Więc póki co ciśniemy wieżę. Tornado pewnie też byśmy ruszyli spokojnie o kilka poziomów. Ale mi się wydaje, że jednak tutaj wieża w tym przypadku jest ważniejsza, zwłaszcza, że zobaczcie, jakie fajne rzeczy wylosowaliśmy. Mega duży boost do butów. No, wydaje mi się, że nie ma co. Dodatkowo tu jeszcze odporność na ogień plus 9, to już w ogóle... Więc super ta odporność. Nie wiem, co daje tak naprawdę ta odporność plus 9, ale jest, trzeba wykorzystać, zmieniamy. Dobra, lecimy ten evencik, lecimy tą wieżę. Dużo złota będziemy więcej dostawać. Więc wydaje mi się, że warto. Dobra, wydaje mi się, że ją też pokonamy.
Pogadaliśmy, ładnie. I mamy zwiadowcę. Kolejną fajną rzecz. Dobra, gałganki. Myślę, że nie ma co tutaj ciągnąć dłużej. Generalnie wie, że będziemy lecieć prawdopodobnie. Jeszcze w tym odcinku myślę, że trochę tornado... Znaczy ja sobie już tornado jeszcze niedługim czasie zrobię. Niedługo będę miał cały ekwipunek zawalony. Nie chcę sobie też na to pozwolić, gdyż to będę sobie pomalutku rozmontowywać, ponieważ za to dostaje się całkiem sporo kryształków, a kryształki są ważne. Zresztą tu widać, że mam więcej kryształków niż tych, ale lepiej tak robić, bo kryształki zawsze są bardziej w cenie. Co nie? Co do reszty, no to sobie pomału to rozwijamy. 240, drugi level, elegancko. Co do gildii, no to pierwszy raz od bardzo dawna, jak jestem w innej gildii, nie na takiej sytuacji, że jestem najwyżej, więc sobie tak na chileczku stajemy tutaj. Jestem co prawda jednym, tak mi się wydaje, jednym z tych mimo wszystko lepszych, bo jestem tu bliżej wyżu niż niżu. Najniższy ma 189, pomału nadgania, więc wydaje mi się, że jesteśmy tutaj tak całkiem wysoko w tym rankingu, więc jak najbardziej na plus. Widzicie tutaj zresztą tak naprawdę co to jest, tutaj jest raptem ile, no jest 20 poziomów gdzieś do najlepszych, ale to nie jest już taka przepaść, tak mi się wydaje, znaczy to już jest po prostu, jestem tutaj ładnie usytuowany. Dobra, tyle by było w tym odcinku, pomału sobie będziemy lecieć do przodu, gałganki, pamiętajcie o konkursie, co nie, przypominam o pisaniu tego kreatywnego komentarza. I sobie wylosujemy po prostu, znaczy kreatywnego, no dlaczego mieliście dostać tą paczkę i wylosujemy w następnym odcinku sobie zwycięzcę. Dobra, trzymajcie się, piąteczka, bang!